boisz się trochę o Olka, że on będzie musiał walczyć w oktagonie? O tak, ojejku, bardzo się boję. Dlatego nie pojechałam na tą pierwszą konferencję, ponieważ strasznie nie lubię takiej agresji, przemocy, jak ludzie się wyzywają. Nie chciałam tego widzieć. Ale na szczęście Olo się zachował grzecznie, nie wyzywał swojego przeciwnika, tylko z kulturą podszedł do sprawy. Mam nadzieję, że wszystko po prostu zostanie takie mega sportowe, profesjonalny sportsmen on jest. Z tego, co mówi, z tego, co widziałam, więc tak trzymać. Bez żadnych dram. A odradzałaś mu trochę? Nie, nie odradzałam. Jeżeli to jest jego marzenie, on chce to robić, to czemu nie? Pojedziesz kibicować na publiczność? Tak, pojadę, ale naprawdę obawiam się, bo ja nie lubię patrzeć na ból. A wiem, że w boksie jest ból. Bo... Ale nawet taki sportowy? Nawet taki sportowy. Czasami bokserzy kończą ze złamanym nosem albo z podbitym okiem. Nie lubię tego. To takie ale trzymam kciuki, żeby mu się to nie stało oczywiście. To takie proste pytanie, czy fajnie jest być dziewczyną boksera? Czujesz się przy nim bezpiecznie na ulicy? Tak, na ulicy tak. Tylko właśnie boję się, że jakiś inny bokser jemu coś zrobi. A masz tak, że on czasem na przykład, jeżeli ktoś coś do ciebie powie na ulicy, to cię broni? Była taka sytuacja? Nie, na ulicy raczej nikt nic takiego do mnie nie mówi. To bardziej w internecie jest ten hejt, jeżeli jest. Także na ulicy ludzie są przede wszystkim mili.